Zupełnie zmieniamy klimat i przenosimy się na skocznię narciarską, bo nawet jeśli ktoś nie lubi zimy, na tę będzie czekał. Dawid Kubacki, bezkonkurencyjny w letnim Grand Prix, dziś potwierdził klasę i dobre przygotowanie do sezonu podczas Mistrzostw Polski w Zakopanem. Wszystkiemu przyglądali się nasi ludzie, Aleksander Roy i Michał Chmielewski. Dobry wieczór z Zakopanego. Tyle się mówi, że Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wyjątkowo zostaną rozegrane w listopadzie i w grudniu, a tymczasem my w Polsce też mamy niespodziewane okoliczności rozgrywania letnich Mistrzostw Polski w skokach narciarskich, bo przecież odbywają się one w zimie. To tyle, jeżeli chodzi o zaskoczenia, bo zaskoczenie nie było, jeżeli chodzi o wyniki. Dawid Kubacki, mistrzem Polski, Dawid Kubacki zdeklasował tutaj konkurencję. Ale trzeba powiedzieć o stylu, w jakim zrobił to Mistrz Świata z Seffeld z 2019 roku. Średnia skocznia, normalna skocznia właściwie w tej nomenklaturze, służy Dawidowi. Rekord skoczni 108,5 metra i właściwie nie dał szans ani Stefanowi Huli, ani Piotrowi Żyle. Właściwie Dawid skacze w zupełnie innej lidze i dzisiaj to było widać. Gdy zestawimy to z tym, co prezentował w końcówce letniego cyklu Grand Prix, to rzeczywiście, jeżeli chodzi o Dawida, możemy być pełni optymizmu przed tym pierwszym zimowym konkursem w Wiśle. Natomiast, no Michał, jak ty skomentujesz pozostałe miejsca na podium, bo już powiedziałeś, że drugie miejsce Piotr Żyła, trzecie Stefan Hula, za nimi trójka watacha młodych wilczków. I myśmy czekali na to, aż takie Mistrzostwa Polski wreszcie się pojawią, w których to trzech zawodników goniących czołówkę będzie rzeczywiście przedstawicielami młodego pokolenia. Pozostaje się cieszyć, dlatego że ta współpraca z Tomasem Turnbichlerem, ale też współpraca całego sztabu, także kadry B, kadry juniorów, zaczyna procentować. Ale o tym jeszcze będziemy mogli rozmawiać przez całą zimę. Na razie posłuchajmy Dawida Kubackiego. Na pewno było fajniej trafione z progu i lepiej ta energia po prostu oddała. Fajniej zarotowało, no i rzeczywiście chciało to lecieć. A jeżeli chodzi o doszukiwanie się błędów, no to myślę, że tutaj w lądowaniach dzisiaj w szczególności tych błędów moich mógłbym się dopatrywać. No ale rzeczywiście nogi tak bolą, że się tutaj ciężko stoi, więc to sobie jakoś tam wybaczę dzisiaj. To jest bardzo przyjemny bilet do tego nowego sezonu. Wygrałeś letnie Grand Prix, wygrałeś teraz Mistrzostwo Polski. No fajnie jest chyba wrócić po prostu do wygrywania. Wiem, że to jest banał, ale myślę, że to chyba jest zdecydowanie bardziej wartościowe niż te sukcesy, niż te cyferki. Ta pewność, że to idzie w dobrą stronę. Zgodzę się z takim stwierdzeniem. Rzeczywiście tutaj tak naprawdę to ten sezon letni, wiadomo, że przystępujemy do zawodów na 100% swoich możliwości, bo to są zawody i ja przynajmniej inaczej nie potrafię, ale rzeczywiście tutaj to budowanie właśnie pewności siebie, sprawdzanie tego, co się wypracowało do tej pory, sprawdzanie tego w warunkach bojowych i ewentualnie później z konkursu na konkurs jakieś drobne poprawki, drobne szlifowania tych elementów, które nie działają. No i jeżeli to dobrze działa, pojawiają się fajne miejsca na zawodach, to buduje pewność siebie, buduje radość przede wszystkim z tego skakania. No i daje takie poczucie, że rzeczywiście tą pracę, którą się wykonuje na co dzień, ona przynosi efekty i dzięki temu zimą też będę mógł z tego korzystać i też się będę mógł z tych skoków cieszyć. Cieszy nie tylko Dawid, cieszy także rosnąca forma Piotra Żyły, czyli naszego mistrza świata z ostatniego czempionatu, który został rozegrany w Oberstdorfie, ale myślę, że to Stefan Hula chyba jest największą niespodzianką tych zawodów indywidualnych. Stefan Hula, dodajmy, który przygotowywał się de facto poza kadrami. Tak, dzisiaj to podkreślał, gdy rozmawialiśmy, gdy go podpytywałem o Tomasa Turnbichlera, on mówił, że tak, miał styczność z Austriakiem, ale też częściej pracował z trenerami bazowymi. Jeżeli chodzi o tych młodych wilczków, Michał, to ta watacha składa się z trzech zawodników: Kacper Juroszek, także Paweł Wąsek i Jan Habdas. W takiej kolejności zajmowali te miejsca za podium, natomiast jeżeli chodzi o Stefana Hulę, no to posłuchajmy w takim razie, co nasz weteran miał do powiedzenia. Tak swoją drogą, liczyłeś, ile lat mają nasi podiumowicze? 18, 18 i 18. Najmłodszy z nich przed państwem. Stefan Hula. Dobre skoki. Wczoraj mieliśmy pierwszy trening tutaj na torach lodowych. To na początku miałem troszkę problemów, nie mogłem tak z timingiem sobie tutaj poradzić na tej skoczni, ale dzisiaj no nawet jeszcze ten skok kwalifikacyjny nie był do końca udany, ale już w pierwszej serii bardzo fajnie i w drugiej też oceniam na całkiem niezły ten skok. Także bardzo się cieszę z tego, co dzisiaj pokazałem i myślę, że fajne zawody też były dla kibiców.
Jest trochę tak, że gdy zawodnikom nie idzie, to wydaje się, że te skoki w ich oczach przynajmniej są poprawne, tylko nie wiedzą, czego zabrakło. W przypadku Dawida Kubackiego, Stefana Huli, teraz jest tak, że te skoki idą, a oni wciąż szukają rezerw. To stare prawidło w skokach narciarskich, nie masz takiego wrażenia? Tak, i jeszcze chciałbym dodać bardzo ważną rzecz, bo ktoś może zapytać, no dobrze, a Kamil Stok startował w tych Mistrzostwach Polski? Tak, Kamil Stok startował, zajął 7. miejsce i gdy sobie ucięliśmy krótką pogawędkę, to on tak uspokajająco i dla nas, i chyba też dla siebie powiedział, że dla mnie tak naprawdę sezon zimowy to zaczyna się w okolicach Engelbergu, więc czasu jeszcze na poprawę jest naprawdę sporo. Wszyscy fani skoków narciarskich wypowiadają się w podobny sposób. Gwoli uzupełnienia oczywiście o Nicole Konderli słowo to nie tylko zimowa już, ale także od dzisiaj letnia mistrzyni Polski. Te żeńskie skoki cały czas jednak w powijakach, ale jutro drugi dzień Mistrzostw Polski. Konkurs drużynowy. I oddajmy też Nicole, że też była taką dominatorką, bo 90,5 metra oraz 102 metry to była także deklasacja w konkursie kobiet. No a jutro rzeczywiście drużynówka i bardzo duża liczba drużyn. Będzie się działo. Będzie się działo. WSS Wisła chyba mimo wszystko faworytem. Niektórzy upatrują pierwszego drużynowego medalu ewenementu Zakopany, czyli tej ekipy z Kamilem Stochem i Stefanem Hulą. To co, zapraszamy na jutro i idziemy się rozgrzewać, bo letnie Mistrzostwa Polski dość chłodne w tym roku. Oj, chłodne. To jeszcze tylko w uzupełnieniu dodam, że konkurs drużynowy jutro od 10:45 w TVP Sport.